witam 13 grudnia, to tak marcowo wygląda tylko, ale to jest 13 grudnia już 2020 roku. Wyjeżdżam do Katowic na obchody ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku. Prezydent Jaruzelski, on nie był prezydentem jeszcze wtedy, tylko był głównodowodzącym chyba sił zbrojnych czy coś takiego. No i on ogłosił ten stan wojenny z narodem oczywiście, bo żadnej wojny nie było, tylko była wojna wewnętrzna, jak to się, wojna domowa się określa. Wojna domowa była z narodem i ona nadal trwa, prawda? No i te obchody są nielegalne oczywiście. To się odbędą pod kopalnią Wujek, gdzie zabito 13 górników, pacyfikując tą kopalnię. Tam kilka dni później, chyba 15 czy 16 grudnia 1981 roku, zabito tych górników i spacyfikowano, i to było, niewiele było tych protestów, ale były te protesty właśnie, jako strajki to były, na przykład w tej kopalni, i tam czołgami wjechano przez mur, zburzono mur. I kopalnia Wujek w tej chwili nie jest czynna, to jest kopalnia zlikwidowana, ale to zostało wszystko, i tam pokażę wam i drogę z Tychów do Katowic, do kopalni Wujek, i drogę, i samą kopalnię Wujek. No i jak tam nie będzie za dużo tych służb porządkowych, no to może tam i nawet i wezmę udział w tym, ale ja się nie będę narażał na raczej na ten, i tylko tam pokażę to. Tylko taki reportaż. No, jedziemy. Teraz trwa wyprzedaż w Renault. Wszystkie modele dostępne od ręki w specjalnej ofercie, a wybrane z rabatem nawet do 30 tysięcy złotych. Skorzystaj już teraz. Wybierz swój model na odrenki.renault.pl. Są rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie świąt. Prezenty od najbliższych, zapach choinki, uśmiechy naszej rodziny i barszcz czerwony winiary na świątecznym stole. Barszcz czerwony winiary. Zawsze z wami na święta. Wszystkiego najsmaczniejszego. Dom ubezpieczeniowy Spektrum zaprasza do oddziału w Tychach przy Alei Niepodległości 54 za Urzędem Skarbowym lub obsługi zdalnej. Nasi doradcy pomogą w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia samochodu, domu lub firmy. Państwa życie i zdrowie również jest dla nas ważne, dlatego posiadamy szeroki wybór ubezpieczeń na życie. Odwiedź nas w kursie, dzwon 32 780 55 77. W grudniu i styczniu dla każdego specjalny rabat. Cokolwiek chcesz korzystnie ubezpieczyć, na pewno zrobisz to u nas.
reklamie. Pojedziemy, to znaczy ja pojadę do Katowic, do kopalni Wujek przez Mikołów. Najpierw drogą krajową 44 z Tychów do Mikołowa, a z Mikołowa do Katowic drogą krajową 81. To Łucja Prus wprowadziła nas w klimat 13 grudnia, tym smutkiem, tym pożegnaniem, klimat pamięć tamtych dni 13 grudnia, wprowadzenie stanu wojennego. Rozmawiamy teraz, łączymy się teraz z panem doktorem Bogdanem Urbankowskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy pamięta pan, czy można panu powiedzieć, gdzie pan był wtedy, 12-13 grudnia owego roku? Cóż, na to pytanie powinien raczej odpowiedzieć jakiś historiozor, dlatego że ja mam ogląd bardzo prowincjonalny, cząstkowy. 13 grudnia spędzałem w Płocku, gdzie kierowałem takim teatrem, nazwaliśmy go Scena 81, to był pierwszy Teatr Solidarności w Polsce i zresztą jedyny, który związek zdążył sobie zorganizować, a już 12 grudnia spotykaliśmy się, dlatego że to się zbiegało z takim świętem poezji zwanym konkursem poetyckim o Liść Dębu. Był to autentyczny Liść Dębu, dlatego że konkurs odbywał się w dawnym dworku Broniewskiego, przed którym rósł dąb i dąb z tego słynął, że pod nim siedział właśnie Broniewski, pisał pierwsze młodzieńcze wiersze i potem jako główną nagrodę wręczaliśmy laureatom Liść z tego dębu. Laureaci przyjeżdżali już 12 grudnia. Konkurs i wręczenie tych liści uroczyste miało się odbyć 13. No i 12, żeby się trochę zintegrować, mniej nudzić, spotkaliśmy się w teatrze, na małej scenie odbyła się premiera mojej sztuki, zresztą przeze mnie reżyserowanej, a poświęconej Piłsudskiemu, Czarny Pierścień. I potem w takich nastrojach bardzo patriotycznych, Nie było bankietu, bo wręcz nie wypadało ze względu na tematykę. Rozeszliśmy się po hotelach. Rano maszerujemy na ten konkurs, który odbywał się parę ulic dalej. Coś mnie zdziwiło, ale początkowo nie zdałem sobie nawet sprawy, co mnie dziwiło. Przyjechało parę czołgów, gdzieś tam więcej żołnierzy. Myśmy przechodzili na skróty przez bazary, gdzie żadnego czołgu nie było. No i wchodzimy do tego domku
gdzie odbywa się konkurs. Tam wtedy był klub nauczyciela prowadzony przez panią Lenę Rzadkowską. Ja patrzę, jest już kilkoro osób, z tym, że niektórzy dziwnie jacyś wystarzeni, milczący, czekamy na jedną z członkiń jury, poetkę płocką Urszulę Ambroziewicz, nie przychodzi, w końcu decydujemy, że chyba będziemy otrzymać, gdy nam wpada matka Urszuli i mówi, co wy tutaj tak z wierszami się bawicie, a tam stan wojenny, córka aresztowali w nocy i na nas w tym momencie pada cień śmierci nieomal, bo nie wiemy, co będzie dalej. Decyzje pozostawiają mnie jako przewodniczącemu jury. Widzę, no siedzą już laureaci, którzy koniecznie chcą obronić poezję. I mówię, no robimy to, najwyżej będzie to pierwsza nielegalna impreza literacka, poetycka w całej Polsce, w tym nowym właśnie stanie wojennym, a dedykujemy ją Urszuli Ambroziewicz. Czyli impreza się odbyła, w pewnym momencie została zakłócona przez patron wojskowy, który jakoś chciał sprawdzić, co tam się dzieje. Na szczęście mieliśmy znakomitą sprzątaczkę. Tak naprawdę była to nauczycielka, która musiała sobie dorabiać do emerytury. I ona po prostu wygoniła i że ona tu sprząta, oni tymi buciorami, prawda, i nanoszą jakiś tych, także nawet do nas na salę nie zajrzeli i szczerze mówiąc nie zorientowaliśmy się, że takie niebezpieczeństwo nam grozi, po prostu dlatego, że ona się ich pozbyła, a dopiero potem nam powiedziała, że wygoniła tu jednych takich, prawda. Także ta impreza się odbyła, no i rzeczywiście była to tego dnia chyba jedyna impreza nielegalna w Polsce i pierwsza tego rodzaju. Poeci rozpoczęli tę walkę z komunizmem, to ostatni etap, który trwał ładnych parę lat i na końcu doprowadził jednak do naszego zwycięstwa, jeżeli nie datować go na 89, bo to jeszcze był taki trochę kompromis z ustawieniem wojska i sił wewnętrznych komunistów, no to na pewno 93 rok, gdy ostatnie oddziały Armii Czerwonej wyjechały z Polski, dowództwo symbolicznie 17 września, więc to jakby historia zakończyła bardzo ponury okres, bo 17 się zaczęła okupacja sowiecka na ziemiach polskich, no i 17 się zakończyła. Jakiś udział w tym mieli też poeci, też uczestnicy tamtego spotkania, no bo potem już idąc dalej tą samą drogą trafialiśmy do podziemnych drukarni, do wydawnictw. Pisaliśmy, bo jednak wiersze, artykuły to była jedyna broń, którą dysponowaliśmy, ale no, ponieważ już te wojny współczesne przenoszą się na piętro wyżej i odbywają się właśnie w tej sferze wartości, w sferze wirtualnej, jak to się czasowodnie mówi, no to byliśmy na swoim miejscu, po prostu zrobiliśmy to, co trzeba. Z karabinami poezji gotowymi do strzału. Rzeczywiście tak było. Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Bogdan Urbankowski opowiadał o nocy z 12 na 13 grudnia w Płocku, a także o kolejnych związanych z miastami wojennymi. Skoro mówimy o poezji, skoro pan tak pięknie przyznał jej rangę i rolę, jaką wtedy odkrywała, to przypomnijmy teraz Justynę Holm, która swoimi znakomitymi tekstami wzbogacała całą sferę kultury. Tak wielu piosenkarzy śpiewało jej piosenki. Śpiewał także Przemysław Piątrowski, Jeśli ocalę sobie ciebie.
Jeśli ocalę w sobie ciebie, słowa Justyna Holm, a muzyka Przemysław Dziętrowski. A teraz, proszę Państwa, łączymy się z panią Anną Chodakowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Artystką, wokalistką, piosenkarką, aktorką, która w tamtym czasie także wiele rzeczy robiła, ale chciałabym też wrócić do tego dnia, 13 grudnia. Czy pamięta pani, co się wtedy działo? Gdzie pani była? Pani wtedy pracowała, w teatrach odbywały się spektakle z tego... W teatrach się odbywały, ja pracowałam w Narodowym Teatrze Życia właściwie poza 10 latami studia. Bateria jest w pełni naładowana. Rozmawiać i to była duża strata czasu, a to
zmęczony. W związku z tym było tak, że właśnie szperającym reflektorem biegli za mną po prostu z daleka, bo to tak gdzieś tam ta kareczka policyjna stała dość daleko. Ja ją oczywiście widziałam, a oni tak biegli tym reflektorem po ścianie. No i złapali mnie w pole widzenia. No i podeszli do mnie, a ja mówię, no właśnie dzień dobry, wieczór, więc właśnie wracam z pracy, a niby co mam robić, co mam robić. No i gadka szmatka i nic, no, puścili mnie, spoko. Zdarzało się, że było to jakieś eleganckie, powiedzmy, załatwienie sprawy. No to jest takie żadne, takie, powiedziałam, machinalne z ich strony. No, no ale to, ale pani artystką, też zrobiło wrażenie. Ja wiem, ja chyba musiałam to powiedzieć, że jestem aktorką, zawsze lepiej, tak? A czy były jakieś dramatyczne momenty, czy musieliście ukrywać się gdzieś w pewnym momencie, czy po prostu... Nie, nie, ale mój narzeczony tak, ponieważ miał problem, on był kiedyś... On był kiedyś... No, znaczy robił mocno opozycyjne przedstawienia. I one były oficjalne i on jakoś tak to robił, że wydawałoby się, że one nie są, że nie będą opozycyjne i cenzura usypiała troszeczkę, po czym się okazało jednak, że są. To była jego perfidia taka. Mnie się to bardzo podobało. No i kiedyś zrobił w sali kongresowej takie wielkie przedstawienie pod tytułem Młoda Polska Subkultura. I w tym spektaklu brał udział właśnie Gintrowski, którego graliście, ale przede wszystkim Kaczmarski, który z Gintrowskim wtedy tworzyli duet w niektórych utworach. I Jonasz Kofta. I tam leciały ze sceny rzeczy, a jednocześnie była taka odwilż polityczna, jakby, to tuż przed stanem wojennym. I ta odwilż polityczna stanowiła, że przychodzili na te spektakle również wszyscy oficjele polityczni, bo byli ciekawi, co się dzieje w ogóle w kulturze. No to otrzymali taką wiązankę różnych, że tak powiem, niezłożonych krytyki, że ten Krzysztof, o którym mówię, był po prostu później już nacenzurowanym, także to się skończyło wstrzymywaniem paszportów i takich różnych rzeczy. Chciałabym, żebyśmy teraz zatrzymały na chwilkę naszą rozmowę, by posłuchać pani, tak, śpiewającą tutaj prefację na chórę. A, dziękuję. Deszczu staje za.
jakie to piękne, jakie to piękne. Tak dawno już tego nie słuchałam. Anna Chodakowska. Jest na antenie? Tak, jest pani na antenie. To właśnie może najwyższy czas powiedzieć, jaki Krzysztof, bo to Krzysztof Bukowski, ten sam, który reżyser, taki młody reżyser wtedy, młody reżyser, a teraz on niestety już nie żyje, osobna. Reżyser tej młodej polskiej subkultury, o której wspominałam, a także mszy wędrującego według Stachury. Fragment, którego właśnie słyszeliśmy. Tak, tak, tak. I Krzysztof, no tam myśmy mieli nie ogromne perypetie jeszcze związane z wyjazdem naszym do Ameryki, ale o tym nie będziemy już mówić, bo mamy mówić o współczesności. Tak, tam bym pan powiedział, co pani robi. Tak, dobrze, no to stało. A propos Stachury, te dwa słowa, bo to jest rzeczywiście wydarzenie, można powiedzieć, nie z tej planety, ponieważ ten Stachura wówczas, kiedyśmy to robili, on to były lata 80, on wchodził wtedy jakoś w fazę takiej mody, niesłychanej mody. Wszyscy się na nim wzorowali, na wszyscy, no, w młodzież. I w związku z tym zrobiliśmy ten spektakl, on się składał z Misy Paganej, oto dwóch poematów Stachury, takich właściwie filozoficznych, i tych piosenek Misa Pagana, ten zbiór, czyli Msza Pogańska. No i myśmy to zrobili i myśmy to grali ponad 3000 razy, no przez wiele lat, ale trzeba przyznać, że to jest wynik właściwie, no, broadwayowski, tylko że taka różnica jest na naszą korzyść i na moją, że ja cały czas gram to sama. Nie ma żadnych dublur, to nic tego nie zmienia, ponieważ ja 3000 razy grałam. To na Lewandynę u Hanuszkiewicza grałam, o której wspominałam, 368 razy przez 2 lata, z czego wychodzi, że co drugi dzień w życiu w ogóle, włącznie z wakacjami i poniedziałkami, Lewandyna. No i postawił na właściwą osobę. Hanuszkiewicz, kondycja no tak była dobra. Tak. Nie tylko, że postawił, ale mi się wydaje, tam Dykiel też była bardzo dobra na Hondzie. Tak był wydarzeniem wtedy, w każdym sensie, również takim socjologicznym wydarzeniem. Nie mam czasu tego rozwijać, ale rzeczywiście to był wielki sukces Teatru Koni. Do kopalni Wujek, proszę pani, to... Tędy dojadę? Ale tutaj do końca ulicy. Tak. I w prawo. Dobrze. I tam pan się kogoś zapyta. Dziękuję. To znakowanie nawet. Dzisiaj
już się czuję zaproszona i nasi słuchacze też, aby tak jak najszybciej się to udało. Państwa zapraszam, oczywiście. Tak, posłuchajmy, to jest, dziękujemy Pani Anno, dziękujemy bardzo za tą rozmowę, dziękujemy, a teraz posłuchajmy jeszcze piosenki Anny Chodakowskiej, Nic Nowego. Być może zbyt dobrze się znamy. Tak to jest. Tak to jest. Pokoje zniknęły w tym domu. Nie zagraża już w nim nikomu. Sens ma sens. Sens ma sens. W tym klimacie łagodnym bez burzy. Nie ma chwastów, nie jest w górze, a ja mam nie zamiast. Krzyczy o tym, że coś w nas usunie. Znikąd nie ma pomocy, gdy noc tak podobna do nocy, dzień do dnia. Ucieczkę nikt nie ma, nie naruszy nic na żadnych. To Anna Chodakowska z Nowego, a już za nim przy telefonie pan profesor Wojciech Polak. Dzień dobry. Dzień dobry. No witam w okolicznościach bardzo specyficznych, bo jestem w szpitalu covidowym w Toruniu. To jednak pana, że tak powiem, dorwało. Dorwało mnie właśnie. No tutaj lekarze udzielają pomocy wspaniałej. Chociaż jeszcze przede mną trochę kurat. A widzieliśmy się niedawno na Dniu Patrioty i w pełnej formie, w znakomitym zdrowiu i później to na przyszłe lata. Tym bardziej cieszę się, panie profesorze, że mimo tej sytuacji i okoliczności, że zechciał się pan z nami połączyć, to na króciutko, żeby pana nie nadwyrężać. Proszę powiedzieć, no, została wojna w kontekście tego humoru, tej walki, która toczyła się na innym poziomie niż walka na ulicach z ZOMO czy na przesłuchaniach. No, jest coś takiego, że humor jest... Kopalnia Wujek jest tam. Ja tutaj źle skręciłem. Niestety muszę zakończyć Kopalnia Wujek. Muszę tutaj zakończyć tą transmisję i nastawić nawigację, bo ja tutaj się zagubiłem w tych ulicach. Niestety i na razie koniec. Skręć łagodnie w lewo. Za 500 metrów skręć w prawo. Za 600 metrów skręć w prawo.
Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Wiarygodności pochodzenia surowców. Znak Poznaj Dobrą Żywność to smak najlepszych świąt. Poznaj produkty wysokiej jakości na świąteczne stole. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy... Za 400 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Za 600 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Za 400 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Za 400 metrów skręć w lewo. Za 300 metrów jedź dalej prosto. Dalej prosto. Przy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+.
Za 600 metrów skręć w prawo w zjazd. Zjazd. Ogłoszenia decyzji Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W Mińsku dziś kolejna demonstracja białoruskiej opozycji, tym razem pod hasłem Marsz Ludowego Oskarżenia. Ponad dwa razy więcej ozdrowieńców niż osób zakażonych. Tak wynika z najnowszego dobowego raportu Ministerstwa Zdrowia na temat skali epidemii w Polsce. W ciągu minionych 24 godzin odnotowano 8977 nowych zakażeń koronawirusem. Wyzdrowiało natomiast 18354 osoby. Liczba zgonów z kolei to 188. 49 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń było na Mazowszu, prawie 1300, oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, w obu regionach ponad 1100. Za 600 metrów skręć w prawo na rozwidleniu. Konsultacje społeczne rządowej strategii, a gotowy dokument Rady Ministrów przyjmie we wtorek. Jak powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, odpowiedzialny w rządzie za program szczepień, listę placówek poznamy 15 lub 16 grudnia. W każdej gminie ma być co najmniej jeden taki punkt. Mają też powstać mobilne punkty szczepień. Do wtorku zapadnie tak. Skręć w prawo na rozwidleniu. Stworzenia infrastruktury. Rząd chce przekonać wszystkich Polaków, by się zaszczepili. To trudne zadanie, mówiła w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw zdrowia Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poważnych problemów tutaj do rozwiązania w drodze odpowiedniej komunikacji. Za 400 metrów skręć w prawo. Odpowiedzialność. To znaczy, w przypadku chorób zakaźnych pojawia się takie napięcie pomiędzy tym, że ja mam prawo odmówić, a tym, że jeżeli odmawiam, no to narażam jednocześnie innych. I to na pewno nie jest łatwe do zmiany tego rodzaju postawy w ciągu kilku tygodni, czy nawet nie. Skręć w prawo. Przeciwko koronawirusowi rozpoczną się w Polsce na początku przyszłego roku. Rząd deklaruje, że miesięcznie będzie możliwe podanie ponad 3 milionów dawek preparatu. Zapalmy symboliczną świeczkę w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Apeluje o to Instytut Pamięci Narodowej, który zachęca do wzięcia udziału w akcji Ofiarom Stanu Wojennego – Zapal Światło Wolności. Dyrektor Biura Badań Historycznych IPN-u Marek Wierzbicki mówi, że będzie to gest hołdu wobec tych, którzy walczyli o ideę Solidarności. Za 400 metrów skręć w prawo. Często doświadczali różnego rodzaju represji, szykan ze strony reżimu komunistycznego i wielu z nich dokonało wiele na tym polu. Drugi powód, dla którego powinniśmy zapalić to światełko wolności, to jest pamięć o dokonaniach ruchu Solidarności, który w sierpniu 1980 roku stworzył jakby nową jakość w życiu społecznym, politycznym. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Celem wprowadzenia stanu wojennego była likwidacja struktur opozycji demokratycznej w PRL-u, a także utrzymanie reżimu. Starsi Polacy doskonale pamiętają tamten dzień. Siostra pielęgniarka. No, jestem już na miejscu. Tu się odbiwa Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Tak jest. Manifestanci idą gdzieś w tamtym kierunku. Kilkanaście osób tylko jest na tej manifestacji. I
tam na wprost jest ten krzyż upamiętniający właśnie tych poległych tutaj górników, znaczy się zamordowanych górników podczas pacyfikacji tej kopalni w grudniu 1981 roku. O, tak to wygląda. Policji praktycznie nie ma wcale, więc co? Więc przyłączę się do manifestacji, prawda? Albo się nie przyłączę, tylko będę filmował z... Co tu się dzieje pod tym pomnikiem? Zaraz okno otworzę. Nic się nie dzieje. Więc włączam radio i posłuchamy sobie radio. Frankiem Walterem Steinmeierem, starszynią Bundestaga Wolfganem. To dzisiaj mamy niedzielę handlową, drugą z trzech przed świętami. Wybierając się na zakupy, pamiętajcie jednak o rygorze sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit 1 klient na 15 metrów kwadratowych. Reklama. Cześć maestro. Jeśli budujesz lub remontujesz, działaj skąd serwis nie zbankrutujesz. Posiadamy najlepsze marki i kreujemy nową rzeczywistość w Polsce. Kraso, Festool, Edmar, Lotti, Parfum. To jest co? Dołóż do nas na Facebooku, grupa Top Service. Jak myślisz, suszarka kupią ci? Żartujesz. Jestem specjalistką od suchej roboty. A wiesz, że w Neonet są rabaty do 80%? Nie mogę się doczekać, aż weźmy komuś w sufit głowę.
Nadal jestem w Katowicach. Tutaj zatrzymałem się przy stacji benzynowej. Która się znajduje przy galerii handlowej Libero w Katowicach. I jadę dalej. Przejadę przez parking tej galerii, zjadę na poziom niższy, bo z tego poziomu nie da się, to nie jest poziom 0, tylko to jest poziom 0,5, więc ja muszę przejechać przez parking, bo tutaj wjechałem tutaj, o właśnie, tutaj, na tą stację, zatrzymałem się i teraz muszę na Tychy, ale już nie przez Mikołów, tylko krótszą drogą, tutaj pokażę wam krótszą drogę tutaj przez Murcki, tak. No, włączamy radio, Bogdan Fabiański, przed mikrofonem Radia Katowice. Zapraszam do wysłuchania mojego programu. Na początek Jimmy Horn, angielski popowo jazzowy i swingowy wokalista i muzyk, który obchodził 20-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji w 2019 roku wydał album zatytułowany Tula. A w tym roku płyta, która zatytułowana jest The Tournament of the Christmas. Wokalista, aktorka i producentka Kaja Mino w ciągu 41 lat kariery zarobiła w muzycznym biznesie 109 milionów dolarów australijskich. Sprzedała 70 milionów płyt, a nagrała 15 albumów studyjnych. Jej piosenki to dance pop, disco i elektronika oraz synth pop. Z nowej płyty zatytułowanej disco nagranie Hey Long Loop. Sprzątający Xiaomi z funkcją mycia za jedyne 849. Dwumetrowa czarna lodówka Samsung aż 400 zł taniej. A konsole Xbox Series już od 1349. Neonet, porozmawiajmy o świątecznych ofertach. Jaki laptop na prezent? Który smartfon wybrać? Dla tych, którzy szukają pomysłu na święta, w Computronic mamy mnóstwo inspiracji, a do tego raty RSO 0% i vouchery do sklepu wyjątkowy prezent PM do wygrania. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I didn't love me, I never needed anybody.
bardzo proszę. Proszę Państwa, piosenki na życzenie i Daniela Adamska. Państwo pozdrawiają nas na Facebooku. Pan Leszek i pani Maria z Deszczowego Lidz. Pan Grzegorz z kubkiem kawy, herbaty. To zdjęcie na Facebooku. Pani Karolina, gorące życzenia dla słuchaczy na te trudne święta. Święta będą inne, ale może niekoniecznie trudne, pani Karolino. Proszę się do nas uśmiechnąć. Odbierzmy też telefon. Jest z nami pani Emilia. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy. Halo, halo. Tak, jest pani na antenie, pani Emilia. Mariusza Kubieńca, Stawelki, koło Suchej Beskidzkiej. Mój braciszku, drogi jubilacie, z okazji 80. urodzin najlepsze życzenia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego na co dzień. Pełnienia marzeń dłużej wygranych. Lover Boy, póki jesteśmy młodzi, tu Vox FM, ten numer Państwo mogą sobie
zażyczyć do wysłuchania specjalnego, zadedykować komuś, złożyć życzenia albo pozdrowić. Jutro po 18 takie możliwości będą. Zapamiętajcie sobie numer telefonu 609-869-869. Wystarczy zadzwonić i po prostu nagrać się. Słuchajcie, Gepard, tutaj czytam, jest jedynym kotem na świecie, który ma cały czas wysunięte pazury. Tak donoszą uczeni. Na drugim biegunie tego kociego świata jest mój kot. On ma ciągle schowane. Chociaż sądząc po minie mojego psa, mogło tam dojść ostatnimi czasy do jakiegoś incydentu. Tymczasem Alan Walker, Faded. Za chwilę Shakira. Wnuku, Kamila. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, jak ci aktorzy mieli, jak widziałem, że chcesz, żeby to była moja mama, to tak bardzo marzyłem o tym, żeby to była też tak dobra osoba, nie? Jaką bym chciał, żeby była moja mama. No i pamiętam, że pierwszą osobą, której też pomyślałem, Annie Dymnie, bo po prostu to jest kobieta, a nie była moja przedmama. Przecież pamiętam, byłem przy to i widziałem te dzieci, wszystkie, którym pomagasz. Po prostu to mi strasznie imponowało i chciałem, żeby to była taka dobra osoba. A jak dobierałem tatę, czy Marka Kontrolę, na tej zasadzie, że po prostu imponuje postawa Marka, tak, że on tak zdecydowanie podjął pewne ruchy i też, że mój tata taki. No więc mogłem długo opowiadać, ale to generalnie ten film powstał taki długi, bo miałem niesamowitą energię zwrotną i po prostu współpraca z aktorami dla mnie była niezwykle inspirująca to było. No i to widzimy na ekranie, tak wspomina pracę przy filmie Zabij to i wyjedź z tego miasta, tak wspominał na konferencji prasowej podczas festiwalu w Gdyni. Autor tej animacji Mariusz Wilczyński. Ja też dodałbym, że imponująca jest ta głosowa obsada filmu, ale ze względu na to, że tak jak mówiliśmy, film powstawał tak długo, 14 lat, to też jest to bardzo wzruszające w tym filmie wspomnienie. Pojawiają się tutaj głosy bardzo znanych i nieżyjących już postaci. Film momentami bolesny, bardzo osobisty, intymny wręcz, ale niezwykły. Dodam, że przed nagrodami w Gdyni, przed Złotymi Lwami, film Zabij to i wyjedź z tego miasta zdobył 7 nagród w świecie na rozmaitych festiwalach, m.in. w Annecy we Francji, a to chyba najbardziej prestiżowy międzynarodowy festiwal filmów animowanych. No i jeśli myślimy o tym filmie, który miejmy nadzieję już niedługo, pewnie w przyszłym roku będzie miał swoją kinową premierę, no to cały czas musimy też przywołać grupę Breakout, tak ważną dla Mariusza Wilczyńskiego i dla całego filmu. A za chwilę spotkanie z kolejnym laureatem Magnusem von Hornem.
polskich filmów fabularnych. To jest ten moment na naprawdę ogromne gratulacje. W trójce z nami Magnus von Horn. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Wspaniały sukces swojego filmu Sweat. Druga co do ważności nagroda festiwalu Srebrne Lwy. Jeszcze kilka nagród, o których za chwilę porozmawiamy. No chyba radość wczoraj wieczorem była wielka. Tak, ogromna. Jakoś kompletnie się tego nie spodziewałem się, będzie taki deszcz. Deszcz nagród, tak. Tak, dokładnie. I bardzo się cieszę. Odebrałeś Srebrne Lwy razem z producentem filmu Mariuszem Włodarskim. Ja w trakcie festiwalu, relacjonując go, mówiłem o tym, przypomniałem właściwie, że ty już byłeś trzykrotnym laureatem festiwalu w Gdyni. No i teraz w krótkim czasie, bo to tylko kilka lat, można powiedzieć, że już jesteś czterokrotnym laureatem i w dodatku drugi raz otrzymałeś również bardzo prestiżową nagrodę za reżyserię. Tak. Ja nawet trochę nie wiem, jak to opisać. Ja tak się cieszę, że ten film się podobał, że trafił, że jury jakby widział ten film, czuł, ale też ogromnie się cieszę, że są nagrody dla ekipy i to jest wspólna praca. Film to jest współpraca i nie ma jednej osoby. My jesteśmy, reprezentujemy film. Właśnie dlatego bardzo się cieszę też, że te indywidualne nagrody dla Agi Klimowskiej, dla Monta, dla Michała Dymka, dla Zdjęcia, dla Magdy Chłodecznik i dla Aleksandry Koniecznej, za rolę, którą... Tak, dokładnie. Więc czuję się jak ta ekipa tutaj wyróżniona w tym, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Słusznie powiedziałeś, że to deszcz nagród, bo w sumie Sweat zdobył aż 6, czyli najwięcej w tym roku festiwalowych nagród. No to chyba mogło spowodować jakiś rodzaj oszołomienia. Tak, ja dostałem znak, że ja coś wygrywam, bardzo się cieszyłem, ale potem jakby słyszałem z różnych stron, że nie tylko ja, no z resztą ekipy i producent, i montaż, i aktorek, i zdjęcia, no to brak mi słów. Rozumiem, to zapytam cię właśnie jeszcze o dwie nagrodzone aktorki, bo oczywiście to też te nagrody świadczą o tym, że masz tę reżyserską rękę do dobrej obsady, do właściwego wyboru. Wiem, że długo, bo opowiadałeś tam już o tym w trójce, szukałeś Magdy Koleśnik, ale właściwie znalazłeś ją już na samym początku. Tak, ona jako pierwsza przyszła na casting, jakoś mam dosyć... Tak powiedział, od razu czułem, że jest tutaj jakaś bardzo fajna chemia i się mogłaby to zagrać, ale tak jak to mój drugi film, to bardzo jakby ważne dla mnie, więc nie byłem aż tak odważny, że przestałem szukać aktorów po jednym dniu. Ja szukałem o wiele dłużej, ale Magda ciągle jako wróciła, ciągle poprosiłem ją, żeby wróciła na następną jakąś trudną scenę, eksperymentować trochę, żeby się upewnić, czy to jest na pewno to, na pewno to. Ale teraz myślę o tym, czułem to samo, co czułem, jak pierwszy raz ją widziałem. A jak było z Aleksandrą Konieczną? No bo nie da się ukryć, to jest aktorka, która w ostatnich latach zagrała w wielu ważnych polskich filmach, no i zwykle była za tę rolę nagradzana. Ona to był też trud, bo ona też przeszła na casting i to był pierwszy raz, wtedy ją spotkałem, ale ona przyszła jako postać, jej wyobrażenie na matkę bohaterki i przyszła już gdzieś jakoś ubrana, jak ona, jakaś peruka, czy włosy miała zrobione, więc ja widziałem bardzo, byłem pod ogromnym wrażeniem, ja czułem się tutaj, ja nie do końca zrozumiałem, co tu się dzieje, ale była jakaś magia, ona mnie strasznie zaciekawiła. I potem jej spotkałem, drugi raz ją spotkałem prywatnie i wtedy przyszło kompletnie coś inne. I to było mega ciekawe. Mnie to fascynuje, że ktoś ma taką zabawę jakby z tą pracą, taką przyjemność. Tak, i taką przyjemność. I to mnie bardzo inspiruje. I to też widzimy na ekranie. Pamiętasz pewnie, ja zaraz po pokazie filmu, a miałem to szczęście tuż przed festiwalem w Gdyni zobaczyć Sweat na dużym ekranie, nie ukrywałem zachwytu filmem. Jurorzy gdyńscy, jak już teraz wiemy, również się filmem zachwycili. Potwierdziłbym i myślę, że też się z tym zgodzić, że Sweat warto naprawdę zobaczyć na dużym ekranie. Kiedy więc mielibyśmy na to szansę? Jakie plany związane z oficjalną premierą? Jak tylko pandemia na to pozwala, będziemy na ekranie. Czyli jakoś może wiosną, tak?
No tak, tak, planowaliśmy w styczniu, mhm. Ale teraz nie wiem do końca jak to będzie, chyba nikt nie wie do końca. Nie wiemy, tak. Ale czyli... my chcemy jak najszybciej. Jak tylko ruszą kina, no i myślę, że po tym sukcesie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych wszyscy z wielką niecierpliwością już czekają na premierę filmu Sweat. Magnus, bardzo, bardzo Ci dziękuję i raz jeszcze... Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że mi się wydaje, że ta nagroda to jest dowód na dobrą współpracę w ekipie, dobrą jakąś chemię, dobra energia. I wtedy to jakoś działa i to czuć w filmie. No te 5 nagród dla Twojego filmu na pewno to potwierdza. Raz jeszcze serdecznie gratuluję i dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję. 5 nagród i jeszcze ta 6, czyli Srebrne Lwy dla reżysera Magnusa von Horna i Mariusza Wodarskiego, producenta. No za chwilę spotkanie z reżyserem filmu, który zdobył 4 nagrody. To Magnezja Macieja Bochniaka. Raz jeszcze dziś i nie ostatni. Grupa Breakout związana z filmem Zabitej. Filmowo. Kolejne dziś gratulacje. W trójce z nami Maciej Bochniak. Dzień dobry. Dzień dobry. A gratulacje oczywiście z powodu kilku festiwalowych nagród, bo jak tak spojrzeć na listę tych nagród, to właściwie Magnezja, Twoja Magnezja, jest tym trzecim filmem mocno w tym roku uhonorowanym. Jak było wczoraj wieczorem? No było wspaniale, bo wszyscy bardzo się cieszyliśmy tym niewątpliwym sukcesem. Nie ukrywam, że chyba też nie liczyliśmy na aż tyle, ale bardzo się cieszę, bo zostało po prostu uhonorowane cały wizualny aspekt filmu, więc to mnie niezwykle cieszy. A ten aspekt, dodajmy, w Twoim filmie jest szalenie ważny. Jest szalenie ważny i jest jednym z bohaterów tego filmu i mi od samego początku bardzo zależało na tym, żeby osiągnąć dokładnie taki efekt, to znaczy, żeby bohaterowie byli prawdziwie brudni, aby potrafić znaleźć odpowiednią fakturę strojów, które w tamtych czasach były używane. Z tym zazwyczaj mamy problem. Wszystkie filmy historyczne, jak popatrzymy sobie na nie, przeważnie bohaterowie mają białe kołnierzyki i są super wypracowani. A u nas było brudzenie, patynowanie, pocenie i to buduje tego ducha filmu, więc bardzo się cieszę, że i kostiumy, i charakteryzacja, i scenografia, no i cały film, bo dostaliśmy też nagrodę Złotego Pazura, gdzie został doceniony właśnie za jakieś takie inne podejście. No właśnie, Złoty Pazur w kategorii Inne Spojrzenie to jest, myślę, taka nagroda, która jest konsekwencją wcześniej istniejącego konkursu zatytułowanego właśnie Inne Spojrzenie.
No ale to też ważna nagroda dla ciebie, reżysera, dla producentów filmu Leszka Bocaka i Anety Hickinbotham. Mówisz o tej historii. To jest oczywiście film historyczny, bo Magnezja nas przenosi w czasie dosyć daleko, ale to jest właściwie western, albo należałoby powiedzieć eastern. No jest to na pewno miks gatunków. Ja lubię mówić o tym filmie i myśleć, że jednak jest to współczesny western, taki post-western, bo ma też pewne elementy zaciągnięte z innego rodzaju kina, ale tym dominującym rzeczywiście jest ten western. Fakt, że oparliśmy to wszystko o jakby tam ramy historii, to jest jedno, służyło to temu, żeby gdzieś wejść indywidualnie w ten świat, ale tą historię bardzo współcześniliśmy. Znaczy mi zależało na tym, nie ukrywam, że jakąś inspiracją do tego filmu była proza Sergiusza Piaseckiego, słynnego przemytnika i potem żołnierza AK, tajnego agenta, który na pograniczu dokładnie pałał się przemytnictwem i opisywał to pogranicze w taki sposób, że miałem poczucie, iż czytam scenariusz braci Coen, a nie polską literaturę międzywojnia. A więc zrozumiałem, że dla bohaterów z tamtych czasów to wszystko nie było archaiczne, tylko super współczesne. Oni łamali reguły, oni wytyczali własne szlaki w myśleniu, w kodeksie zachowania, więc jakby stwierdziłem, że skoro bawimy się w kino historyczne, to złammy je całkowicie, znaczy uwspółcześnijmy je i popatrzmy na to z naszej perspektywy. Nie twórzmy archaicznych dialogów, nie naśladujmy tamtej mowy, bo to z dzisiejszej perspektywy byłoby po prostu mało atrakcyjne. Znaczy weźmy w to tak jak oni, czyli idźmy po swoje. Dałeś nam jednak bardzo atrakcyjny film, bo nie dość, że zaprosiłeś do współpracy wielu znakomitych aktorów, których role, myślę, będą dla widzów niespodzianką, bo zaproponowałeś im zadania, no w niektórych wypadkach nawet powiedziałbym skrajnie różne od tego, co do tej pory grali. Tak, i myślę, że na tym polegał fan obustronny, czyli i mój, i aktorów. Ja się bardzo cieszę, że oni wszyscy te zaproszenia przyjęli, ale to też jest zawsze dla nich inspirujące i też było dla mnie fantastycznym obserwować ten proces, jak aktorzy właśnie od prób charakteryzacji czy od prób kostiumów nagle zmieniali swoje myślenie o tym filmie, o tej postaci, którą mają grać. I to był taki proces nieczęsty w kinie, bo przeważnie, prawda, człowiek dysponuje i gdzieś wyraża rolę poprzez to, kim jest, to jak wyglądam, jakieś drobne niuanse mogą wpływać na postać, a tutaj byliśmy w świecie komiksu zanurzeni, w związku z tym po prostu niektórzy aktorzy są tak przerobieni, że trudno ich poznać. I tak, to w pierwszej chwili, tak, oczywiście. I to sprawiało, że zupełnie nowe pomysły wchodziły im do głowy, jeśli chodzi o interpretację danych postaci. No to była bardzo, bardzo przyjemna współpraca pod tym kątem. Z jednej strony często mówisz w wywiadach o tym, że to jest taki film zrodzony jednak z młodej energii, biorąc pod uwagę choćby osoby współscenarzystów, ciebie i Mateusza Kościukiewicza, ale też innych młodych współpracowników i także z waszej fascynacji do starego kina, do filmów, z których czerpaliście, ale z drugiej strony miałeś właśnie na planie współpracowników bardzo, bardzo już doświadczonych, no i stąd nie dziwi, że właśnie w Gdyni film otrzymał te nagrody za scenografię, kostiumy i charakteryzację, prawda? Tak, no taki był pomysł, żeby tą naszą młodą energię otoczyć ludźmi, którzy nas przez pewien proces przeprowadzą, bo no to jest mój dopiero drugi film, ja nie mam wykształcenia reżyserskiego, wywodzę się z kina offowego, w związku z tym mierzenie się z kinem historycznym i to jeszcze tak w pewnym sensie odważnym, tam mamy bardzo dużo scen kaskaderskich, bardzo trudno dużo skomplikowanych lokacji, rozwiązań scenizacyjnych itd., itd. Już na etapie scenariusza ja bardzo szybko wyczułem, że po prostu muszę mieć tutaj wokół siebie ludzi, którzy kiedy będę ich potrzebował, zawsze będą wiedzieli, co robimy i nie będą przede wszystkim się bali właśnie pewnego sposobu myślenia, który wiem, że na początku przy tym filmie był ryzykowny i my też dlatego tak długo szukaliśmy pieniędzy na ten film, bo wszyscy ludzie po drodze chcieli się upewnić, czy my jesteśmy pewni, co my robimy i czy my mamy pewność, że to się uda. No teraz już z jakiejś perspektywy czasu można powiedzieć, że tak byliśmy pewni, ale to też właśnie był jeden z kluczy, to znaczy nie zablokować tego naszego młodzieńczego, powiedzmy, sposobu myślenia, ale otoczyć się ludźmi bardziej doświadczonymi, ale jednocześnie super świeżym wciąż myśleniem i otwartością. No i jeszcze jedna ważna informacja. Oczywiście organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zapowiadają repliki festiwalu wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe. W związku z czym również w wielu kinach w Polsce będzie można, mam nadzieję, Magnezję zobaczyć. No a kiedy ta oficjalna premiera, jakie plany?
No wszyscy czekamy, liczymy, że na wiosnę, że może gdzieś luty, marzec, natomiast no póki co wiemy jak jest i wiemy, że nie mamy gdzie póki co filmu pokazywać, więc bądźmy jeszcze troszkę cierpliwi i mam nadzieję, że jak śniegi najpierw spadną, potem stopnieją, to będziemy mogli już widzów zaprosić. No i ja też chętnie Magnezję raz jeszcze zobaczę, w takim razie przyjmij na swoje ręce gratulacje dla wszystkich nagradzanych twórców. Magnezji, dziękuję bardzo. Dzięki. Był z nami w Trójce Maciej Bochniak, autor filmu Magnezja, nagrodzony m.in. Złotym Pazurem w kategorii Inne spojrzenie. No i to jest dobry moment, by w tym specjalnym wydaniu audycji Trójkowo-Filmowo dziś sięgnąć po kompozycję laureatki nagrody za muzykę. To Hania Rani i muzyka oczywiście nagrodzona z filmu Piotra Domalewskiego, z którym spotkamy się w Trójce już za chwilę. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia.